Ej, witam was wszystkich serdecznie, nawet już jest parę osób. Jest koszula, jest śniadanie. Cześć Henryk, miło cię widzieć. Dzisiaj spodziewam rekordowej publiczności. Już chodzę. Właśnie, jak to w piątek bywa, wychodzą newsy. Dzisiaj na głównej stronie Pulsu Biznesu jestem. Także jest artykuł. Udzieliłem parę słów wywiadu do Pulsu Biznesu. Ciekaw jestem. Jeszcze nie zdążyłem przeczytać nawet. W każdym razie dzieje się w temacie PNT. No ale śniadania z Bentynem to nie PNT. Także tutaj, jak wiecie, ja się nie wypowiadam jako prezes PNT, tylko jako Szczepan Bentyn. Więc mam nadzieję, że to wystarczy wielu z was. W każdym razie witam was serdecznie na programie, w programie Śniadanie z Bentynem, cotygodniowy program, gdzie rozmawiamy o Bitcoinie, kryptowalutach, blockchainie, sztucznej inteligencji, a czasem o eksploracji kosmosu. I właśnie teraz, jak rozmawiamy, nowozelandzka firma, która się nazywa, no mówcie, ajajaj, czemu ja nie pamiętam tego, Rocket Lab, właśnie wystrzeliła swoją rakietę i podejmie próbę uratowania rakiety, w sensie odzyskania boostera, czyli silnika głównego. Oni mają ciekawy pomysł na odzyskiwanie tego boostera, czyli na wielkim spadachronie spadnie. I to pierwszy raz robią i nie wiem, jak to się skończyło, bo to w sumie działo się właśnie teraz, zaraz przed śniadaniem. Nie zdążyłem zobaczyć, jak końcówka wygląda, ale udało im się wystrzelić rakietę, oddzielić dwa człony i nie wiem, czy udało im się odzyskać tą rakietę, ale to może wspomnę o tym za tydzień. W każdym razie w tym tygodniu tak czy inaczej mieliśmy sporo się działo w krypto, chociaż od dwóch tygodni nie miałem śniadania, to trochę się tych rzeczy zebrało. Oczywiście nie sposób jest omówić wszystko na śniadaniu. Siema, siema, cześć Dawid. Co u Ciebie? Wszystko dobrze, dzięki. Nie sposób omówić wszystkiego, pewnie Wy też macie pytania. Cześć, cześć, miło Cię widzieć, cześć. Też. W temacie wrzuciłem Hex, Lightning Network i Korea. Chyba zacznijmy od Korei, bo jest takim dość ciekawym miejscem, żeby zacząć. Mianowicie jeden z deweloperów, core deweloperów Ethereum, pan Virgil Griffith, jak to chyba tak trzeba by wypowiedzieć, pojechał do Korei na konferencję, bo nie wiem, czy wiecie, Korea Północna, ta zła Korea Północna, też organizuje konferencje blockchainowe co najmniej raz w roku. musi to wyglądać całkiem zabawnie, jak tam zjeżdżają się z całego świata ludzie. W każdym razie Virgil pojechał do Korei Północnej, nie chował się z tym szczególnie, pisał na Twitterze, relacjonował swoją podróż, rzucał zdjęcia, na co dzień mieszka w Singapurze, ale jest obywatelem USA, co jest przerąbane dzisiaj być obywatelem USA, bo do końca życia musisz tam płacić podatki na przykład. Praktycznie niemożliwe jest zrezygnowanie z bycia obywatelem USA, żeby tam nie płacić podatków. No jest to strasznie drogie i trudna procedura i próba ucieczki przed tamtym systemem skarbowym kończy się zazwyczaj porażką. Cześć, cześć, witam was wszystkich, cześć. Cześć Łukasz, Jersey. Miło was widzieć, cześć. Najpierw spytał w ogóle służb amerykańskich, czy wyrażą zgodę na to, żeby pojechał do Korei Północnej. Oni oczywiście nie wyrazili zgody, a to go nie zatrzymało, bo jako, że jest deweloperem i hakerem, bo znany jest z paru hakerskich akcji, za które chyba nie postawiono mu zarzutów, bo to były raczej takie akcje, które były w kierunku ujawnienia pewnych informacji, czy przepływu pewnych informacji, jak na przykład stworzył system, który się nazywał Wikiscanner, jeśli dobrze pamiętam, do skanowania tego, kto edytuje wpisy na Wikipedii, żeby widzieć, kto manipuluje ewentualnie informacjami. No ale znany szeroko w świecie Ethereum, od lat współpracuje, chyba praktycznie od samego początku. No i poleciał do Korei, no i w trakcie tej konferencji opowiadał o tym, że blockchain jest
technologią, która może pomóc w unikaniu sankcji amerykańskich. I nawet zaproponował wysłanie jednego Ethereum, znaczy nie wiadomo czy Ethereum, jakiejś jednej jednostki, jakiejś kryptowaluty, prawdopodobnie Ethereum, wysłania z jednej Korei, z Korei Północnej do Korei Południowej. I przez to właśnie prawdopodobnie pójdzie siedzieć, wyobraźcie sobie. Za to, że no i dostał zarzut, że przekazuje IP, czyli Intellectual Property, a to jest, to już obejmują sankcje. Zresztą nawet w SMS-ach, których ponoć pisał do swojego kolegi, który to pytał go, czy on wie, że to może być przekroczenie sankcji, on odpowiedział, że najprawdopodobniej tak, no jest to przekroczenie sankcji, więc wiedział o tym. No więc sam sobie strzelił w stopę. Chyba nie docenił służb amerykańskich, bo zaraz go FBI zawinęło. A to, że... No i niestety, słuchajcie, to jest przerażające trochę, prawda? Bo w sumie pewnie nie mówił o niczym, co ma jakiś kod zamknięty źródłowy, tylko mówił o otwartoźródłowych rozwiązaniach, czyli o otwartych blockchainach, Ethereum, pewnie Bitcoin i tak dalej. Przez co wydawałoby się, że nie powinno stanowić problemu, no bo przecież to wszyscy mają do tego dostęp, a jak Korea Północna ma internet, to ma tak samo równy dostęp jak wszyscy inni, prawda? No jest to trochę przerażające, że za taką rzecz można być zawiniętym przez FBI. No i jednocześnie przykre, no ja pewnie YouTube zdemonetyzuje to wideo, bo pada tutaj stwierdzenie Korea Północna. No ale co by nie było, tam ponoć głoduje miliony ludzi, no a jeżeli kryptowaluty miałyby pomóc tym ludziom, to nieetyczne by było im nie pomagać. Abstrahując od tego, czy mają bombę atomową, czy nie. Chociaż znajomi, którzy często siedzą w Korei Południowej z kolei, twierdzą, że żadnej tam bomby atomowej Korea Północna nie ma i ten strach, w którym żyją, jest raczej iluzją. Zresztą jak byłem w Seulu, to przerażające, albo inaczej zastanawiające było to, że na przykład na każdej stacji metra są tablice ostrzegające, co trzeba robić w trakcie takiego ataku bombowego, na przykład ze strony Korei Północnej. Są szafy z maskami, do których można podejść po prostu i wyciągnąć maskę gazową. Są filmiki, tak jak u nas w metrze są reklamy w Warszawie, to tam są filmiki instruktażowe, jak się chować na wypadek wybuchu i tak dalej. Także generalnie społeczeństwo cały czas gdzieś tam z tyłu głowy ma tą koreańską bombę. Północno-koreańską bombę. Co nie jest zbyt pewnie miłą perspektywą do życia, prawda, mając takiego sąsiada. W każdym razie bardzo ciekawe wydarzenia z Virgilem, który pewnie pojechał tam próbując pomóc temu narodowi, który jest na marginesie całego systemu finansowego i nawet jakby chciał pomóc swoim obywatelom, to nie bardzo może. Masz może pomysł, jak odzyskać bitcoiny z MT Gox? Człowieku, jak ty miałeś bitcoiny w MT Gox, to powinni ci za to zapłacić, że miałeś tam te bitcoiny. Gratuluję. Bo to już coraz mniej tych, którzy tam mieli bitcoiny. No ale czy jest możliwość odzyskania? No to chyba kwestia tylko dołączenia się do jakiegoś pozwu zbiorowego. I z tego, co pamiętam, to były jakieś zwroty, ale w dolarach tych kwot. Także ja nie jestem na bieżąco z MTGOX-em, nie śledziłem. Pamiętam, jak to wszystko się działo tam w 2014 na samym początku. Ale nie miałem tam swoich środków, na szczęście. Miałem środki na innych giełdach, które padały. Także współczuję, ale nie mam pomysłu, jak się do tego zabrać. Chociaż pewnie na Reddicie byś znalazł odpowiedź bardzo szybko, jakbyś to wpisał. Ciekawe, co się wydarzy dalej z Virgilem. Miejmy nadzieję, że Amerykanie no nie pójdą za literą słowa, literą prawa, tylko duchem prawa. I to się gdzieś tam rozejdzie po kościach u niego. Bitfinex ogłosił, że będzie przyjmował Lightning Network. W końcu widzimy jakąś dużą instytucję, dużą w sumie jedną z największych na świecie instytucji bitcoinowo-kryptowalutowych,
które implementuje Lightning Network. A co ciekawe, w Lightning Network już w takim razie można by żyć na Lightning Network. To znaczy posiadać bitcoiny swoje w kanałach. O właśnie, może sypniesz jakieś bendy z okazji 6 grudnia. No bo to jest dobry pomysł, słuchajcie, to jest bardzo dobry pomysł. Jak pojawi się 100 osób, to wtedy wrzucę mojego giveawaya. Chociaż ostatnio zachwiało mocno rynkiem Bena po ostatnim live'ie, wywiadzie w Kompariku. Mocne wahnięcie było. Niestety w dół. No ale to tylko potwierdza teorię, którą głoszę, że właśnie rynek wycenia na żywo człowieka cały czas. Więc jak się pojawiają jakieś kontrowersje wokół kogoś, to jest to okazja do shortowania bądź tanich zakupów, jak ktoś już uważa inaczej i ma inną wiedzę. Więc można powiedzieć, że na Benach jest spora okazja rynkowa. Wybaczcie, mam jakąś taką chrypę, muszę... Ale więc zaraz zrobimy małego giveawaya z okazji Świętego Mikołaja, czemu nie? Myślę, że jak najbardziej zasłużyliście, a nawet jak nie zasłużyliście, to zawsze miło, prawda? To ostatnio słyszałem, teściu opowiadał, jak... Pewnie to jest bajka, ale kiedyś opowiadał, że jak wstał rano i zobaczył w swoich butach, które wystawił dla Mikołaja, zobaczył wszystkie swoje stare i niewyprane skarpetki zamiast prezentów. To przykre, jak się z niegrzecznym dzieckiem znaleźć na przykład swoje niewyprane skarpetki w takim bucie. Ciekaw jestem, czy ktoś z was kiedyś dostał jakąś rózgę albo zły prezent. Czy to prawda, że Mikołajowi się zdarza nie dawać prezentów z okazji Mikołaja? Słuchajcie, to co? Myślę, że po 5 benów to będzie akurat. Co tam? Na Mikołaja. No cóż, Bitfinex implementuje Lightning Network. Fajnie, to jest duży krok moim zdaniem, bo Bitfinex często, zresztą już w czasie pokazuje, że jest jedną z najbardziej innowacyjnych giełd. Wiemy o tym, że jest wersja Ethinex, która pozwala handlować na takim sidechainie Bitfinexa, powiedzmy, kryptowalutami. Jest, czyli tak zdecentralizowana niby ta giełda. Na ile jest zdecentralizowana, to nie wiem, nie badałem tego, może ktoś z was wie więcej. Wiemy, że Bitfinex był pierwszym, który wypuścił stablecoina, tego Tethera niechlubnego, który dalej żyje i jest. W ogóle firma Bitfinex dalej funkcjonuje, żyje i jest, pomimo tak wielu turbulencji, to trzeba im powiedzieć, że szacun za to. Do tego teraz implementacja Lightning Network. I o tyle mówię, że można żyć na Lightning Network, że już tak, można trzymać bitcoiny w kanałach Lightning Network, handlować na Bitfinexie i to handlowanie na tym Bitfinexie w Lightning Network musi być po prostu rewelacją. No, po prostu przesyłasz swoje bitcoiny i one już tam są i już możesz nimi handlować. Na nic nie musisz czekać. Tam nie trzeba czekać nawet 6 potwierdzeń. Nie trzeba, bo te bitcoiny już doszły i nie trzeba czekać na potwierdzenie z sieci. To jest właśnie magia Lightning Network. Można kupić, sprzedać, wysłać sobie na przykład na Bitrefill. Jeżeli nie znacie Bitrefill, to jest rewelacyjna usługa, która pozwala wydawać bitcoiny w ogromnej ilości miejsc. Trochę ona się ucieka do takiego triku, mianowicie kupuje się kartę podarunkową do na przykład Tesco i tą kartę podarunkową można wydać w Tesco na zakupy. I Bitrefill przyjmuje Lightning Network również. Także, i to też jest od razu. Przelewa się bitcoiny i od razu są, od razu można je wydawać w sklepie, czy to przez internet, czy w jakiejś lokalizacji fizycznej wydawać te bitcoiny. Także miejmy nadzieję, że to się jeszcze bardziej zautomatyzuje, no ale dochodzimy powoli, bardzo powoli, bo to ile? 2 lata temu pojawiła się, tak naprawdę, nie, 2 lata temu? Co ja mówię? Tak naprawdę od takiego dobrego roku już mamy Lightning Network na takim, na zewnątrz, czyli dla ogólnie dostępne, a nie w laboratorium. I teraz, widzimy jakieś pierwsze implementacje, chociaż jest to też ryzyko, pamiętajmy o tym, bo można otworzyć kanał i
nie odzyskać swoich bitcoinów. To się mu zdarzało. Ale to też generalnie zależy od implementacji, którą się zastosuje. Moim zdaniem jeszcze spadnie do 6700. No właśnie różne zdania słyszałem. Nie wiem, czy kojarzycie Richarda Harta, który miał debatę ostatnio z Tonym Weissem. Godzinna debata, no, półgodzinna debata de facto. Tom Weiss jest traderem. Ja generalnie za nim nie przypadam. Miałem okazję dwa razy z nim rozmawiać na różnych konferencjach. Jest mega dziwnym gościem. Chodzi ciągle w przytłuszczonych włosach, ale to już tam mniejsze o to. Ale generalnie nie poczułem jakiejś nici porozumienia między nami. Jest dziwnym gościem, naprawdę. Zresztą to nie jest tylko moje zdanie. Aczkolwiek Tom Weiss, który regularnie publikuje na swoim kanale na YouTubie analizy związane z Bitcoinem, które czasem się zdarzą, czasem się sprawdzają, czasem nie, on twierdzi, że gdzieś jego zdaniem dno jest pomiędzy 5 a 6 tysięcy dolarów, także nawet jeszcze niżej niż ty tutaj napisałeś. A Richard Hart z kolei uważa, że do końca roku będziemy mieli 10-11 tysięcy dolarów. A Richard Hart to jest z kolei gość, który kopał pierwsze bitcoiny, jeszcze jak nagroda za blok wynosiła 50 bitcoinów. Kopał je na laptopie i na karcie graficznej. No i to robił się dużych pieniędzy dzięki temu. Miał farta w życiu. A teraz odpalił nowy projekt o nazwie Hex. Jestem ciekaw, ilu z was słyszało i jakie macie zdanie na temat Hexa, bo to jest dziwny projekt. Dziwny, to nawet... Posłuchałem parę wywiadów z nim, poczytałem na tej stronie. No i szczerze mówiąc, do teraz nie wiem, czym jest ten projekt, ale w ciągu 3 dni zebrał już. Czekajcie. Co to jest? GoHex.win. Zobaczmy, ile już tam się zebrało. Mamy. Ładuje sieć tak, z blockchaina informacje. Pierwszego dnia zebrał 21 tysięcy Etheru na swoją zbiórkę. Zbiórka jest zrobiona cwanie, bo pierwszego dnia jest 1 miliard tokenów do podziału na wszystkich, którzy wpłacili. Drugiego dnia jest 0,5 miliarda i tak ta spada, ta kwota. Więc zależy, ile wpłacisz, tyle dostaniesz, przypadając na ciebie przypadając na ciebie proporcjonalnie do tego, co wpłaciłeś. No i teraz jakby się wpłaciło, to za jeden Ether się dostanie prawie 1 200 000 heksów. I teraz to oczywiście to nie jest rada inwestycyjna. Richard Hart uważa, że to jest ogromna okazja w ogóle, tak jak Ethereum, albo nawet więcej, że można zarobić. Ten gość ma całkiem niezłą reputację w branży. Jest ekscentrykiem, od lat nadaje content na YouTubie, robi filmy, live'y, wywiady z ciekawymi ludźmi. No i odpala taki projekt, za który mu się mega oberwało, mianowicie, dzięki Jarek, mega mu się oberwało. Wszyscy zaczęli, tam połowa ludzi, znaczy ludzie się podzieli na pół, czyli ci, którzy mówią, że jest skamerem i oszustem, i ci, którzy mówią, że to jest ciekawy projekt, chociaż tych, którzy mówią, że ciekawy projekt, jest mniej ze względu na to, że większość nie rozumie, co to jest za projekt. No i z tego, co mi się wydaje, bo mogę nie mieć pełni informacji, no to jest to swego rodzaju ICO, nieregulowane w żaden sposób. On unika robienia z tego STO, unika odpowiedzi na pytania, które mogłyby naprowadzić ten token na bycie, na zdanie testu Howey'ego, który sprawiłby, że byłoby to security, za które mógłby pójść siedzieć. Także jest bardzo, bardzo oszczędny w swoich wypowiedziach, Hart. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że wpada tam sporo całkiem pieniędzy. Spadło, tak jak widzę, wpadło tam, no... już prawie 30 tysięcy Etheru, no to są już ładne miliony. Ja osobiście, jako że ja mam zasadę generalnie, że jak zawsze się coś nowego, ciekawego pojawia w branży, to wkładam tam parę groszy. Więc ja wpłaciłem 0,1 Ethera i przydzielono mi parę tysięcy tych heksów, zobaczymy, co z tego będzie.
Nie, to nie są pieniądze, po których będę płakał, że straciłem, a będę najwyżej płakał, że to wyskoczy nie wiadomo gdzie i będzie tak pójdzie do góry jak Ethereum, to będę najwyżej płakał, że wpłaciłem za mało, ale lepiej płakać tak niż płakać, że się w ogóle nie wpłaciło. Ale nie chcę tutaj kreować FOMO oczywiście, bo ten projekt niewiele mówi. Poza prawdopodobnie będzie z tego nowy blockchain, chociaż też nie znalazłem wprost odpowiedzi jasnej, że tak jest. Richard Hart uważa, że to jest zdecydowanie lepszy Bitcoin, który ma lepsze pampamentaria. Analiza pampamentalna. On wprowadza takie pojęcie jak pampamentals, czyli zamiast fundamentals, pampamentals. I mówi, że w Bitcoinie jest tylko jeden pampamental. Bardzo mi się podoba to pojęcie. W ogóle ciekaw jestem, czy się utrze i zostanie gdzieś w ogólnej tokenomii. Pampamentale. Więc Bitcoin jest jeden pampamental i ten pampamental polega na halvingu, czyli przepołowienie nagrody co 4 lata w Bitcoinie za blok dla górników. I to jest jedyny pampamental. No, ale trzeba by uznać, że innymi byłyby też ograniczona podaż przez to, że spada podaż co 4 lata. No chyba tyle, jeśli chodzi o pampamentale w Bitcoinie. U niego z kolei jest szereg więcej pampamentali, jak on to mówi. Mianowicie zacznijmy od tego, że po pierwsze, każdy posiadacz Bitcoinów, który 2 grudnia, czyli każdy z Was, kto 2 grudnia o północy, nie wiem jakiego czasu, miał na swoim portfelu jakieś Bitcoiny, to był zrobiony snapshot blockchaina Bitcoina, czyli zdjęcie tego blockchaina Bitcoina, i każdy, kto miał Bitcoin 2 grudnia, otrzyma heksę. Może je sobie claimować. O Jezu, no nie co 4 lata, tylko 210 tysięcy bloków. No. No dobrze, muszę Ci przyznać rację, nigdy to nie było 4 lata. W założeniu teoretycznie ma to być 4 lata, ale wybacz, że nie byłem wystarczająco specyficzny, Damianie. Tak, do Wojska zaraz też przejdę, ale chciałem jeszcze o heksie powiedzieć. I teraz, więc pierwszym pampamentalem jest to, że jest snapshot, czyli każdy, kto ma bitcoiny, dostanie jakieś heksy, albo znaczy ci, którzy chcą. Ponieważ trzeba pokazać swój klucz publiczny. I ma raz, żeby go pokazać, do tego podpisać kluczem prywatnym odpowiednią wiadomość wygenerowaną przez system w zakładce Claim. I tam przydzielane są tobie coiny w zamian za to, że miałeś bitcoiny tego dnia. Ale należy zwrócić uwagę, że jest to pewnego rodzaju naruszenie prywatności. Naruszenie, nie naruszenie, to jest trochę odsunięcie swojej prywatności. Mianowicie przez to, że logujemy się MetaMaskiem na stronie Hexa, to jak klejmujemy swoje heksy z adresów Bitcoina, no to informacja o tym, że te adresy Bitcoina należą do mnie, będzie też przypisana do tego, że ten adres Ethereum należy do mnie na blockchainie. Także tutaj. Bo na ten adres musimy wskazać, na jaki adres te heksy mają trafić. Także tutaj troszkę się odsłaniamy w momencie, kiedy chcemy sklejmować te heksy. Z tego co wiem, nie zawsze będzie można to zrobić. Także jakby ktoś z Was chciał dostać darmowe heksy, bo ma bitcoiny, no to nie wiem, jest jakaś ograniczona ilość czasu na to. To jest jeden pampamental. Drugi pampamental to jest program referencyjny, sobie wyobraźcie. I się nawet zastanawiałem, czy wrzucać link referencyjny do Hexa. Bo dlaczego? Bo jak już wrzucę link referencyjny, to już mam motywację do tego, żeby być bardziej skłonnym do tego, żebyście tam wpłacali. A ja nie jestem do tego przekonany. Ja uważam, że każdy z Was powinien zrobić to sam, ponieważ jest to bardzo ryzykowny projekt i prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie. A jak wyjdzie z tego coś fajnego, no to będą się cieszyć ci, którzy podjęli sami decyzję. Także ja nie wrzucam linku referencyjnego, pomimo tego, że jest to kuszące. Ale program referencyjny, jednopoziomowy, jak zaznacza Hart, nie jest to żaden MLM ani nic z tych rzeczy. Także. Daj spokój, nie zajmuj się skamami. Dlatego nie wrzucam linka referencyjnego, żebyście mi nie zarzucali,
że pompuje jakieś skamy. Ale jest to o tyle ciekawy projekt, że mówię, no stoi za nim osoba, którą ja uważałem, że ma dobrą reputację i uważam, że nie potrzebuje na tyle pieniędzy, żeby móc teraz jakiś skam robić. Kolejną rzeczą, problemem jest to, że etery, które się tam gromadzą, trafiają na jakiś adres, do którego nie wiadomo, kto ma dostęp. I Richard Hart nie chce powiedzieć. I to już jest trochę dyskwalifikujące, ale z drugiej strony on mówi, że żaden biznes duży i poważny na świecie nie mówi nikomu, co robi z pieniędzmi. To jest jego argument. Kontrargument na to. I nawet nie wiem, do końca nie mam odpowiedzi, czy powstanie z tego nowy blockchain, czy nie. To jest ciekawe. Ale podaję przykład EOSa czy Trona, które na początku były tokenami ERC20, a później zarobiły ileś tam 10 czy 100% dla swoich inwestorów, zbierając podobnym modelu, czyli tym spadającej podaży w trakcie ICO. Nawet HEX na razie jest ERC20, może w przyszłości będzie i własnym blockchainem, zobaczymy. I kolejną rzeczą, tak, czyli program referencyjny, i stejkowanie, no tak, kolejny Pampa Mental, czyli stejkowanie, czyli im na dłużej zastejkujemy swoje coiny, tym one będą zamrożone w smart kontrakcie, tym większa będzie nagroda dla nas i ta nagroda będzie wypłacona w heksach. Także im więcej masz heksów, tym będziesz miał więcej heksów. No. I na pytanie, czy będzie to więcej w dolarach, odpowiada, że no nie, no będzie to więcej w heksach. Ej. Słuchajcie, EOS nie miał spadającej podaży podczas dystrybucji, tylko stało. No tak, też właśnie mówiąc to się zastanawiałem, czy nie popełniam czasem błędów, ale dzięki Marcin za poprawkę. Odnośnie Lucia, który twierdzi, że jestem nieskazitelny. Tak, słuchajcie, tak to wygląda. Nie wiem, co z tym heksem będzie. Jest to coś, o czym się mówi w branży. Cholera wie, co z tego będzie. Pewnie będą to nowy super blockchain, który będzie miał nie wiadomo co i super przepustowość. Będą instytucje i będzie smart kontrakty i w ogóle time traveling transactions i tak dalej. Ciekawe, czy ktoś z Was kuma ten dowcip. Jak ktoś kuma dowcip z time traveling transactions, to dajcie łapkę w górę. Jestem ciekaw, ilu z Was kojarzy Wayne Chain. Czekam na live w pasiakach, panie idealny. No, niepewny panie idealny. No dzięki, nie jestem panem idealnym, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nigdy się nie doczekasz. W każdym razie, idąc dalej, co my tu mamy? Niemieckie banki będą mogły przechowywać, otrzymywać i handlować krypto od 2020 roku. Słuchajcie. To by było, to jest ciekawy news. Niemieckie banki będą mogły legalnie trzymać, bo do tej pory, jeżeli chciały to robić, to musiały robić to przez pośrednika jakiegoś, który miał jakieś licencje bądź ubezpieczenia i tak dalej. Same legalnie nie mogły tego robić. A teraz wychodzi prawo, aktualizacja, która pozwala bankom trzymać, handlować, wysyłać, otrzymywać krypto od 2020 roku. Co by sygnalizowało, że jest to bardzo dobry, byczy sygnał dla nas wszystkich. Swoją drogą, niemieckie banki, prawda? Niemieckie banki będą miały krypto. No to jest... to są te banki, prawda, które są pod bankiem europejskim, bankiem centralnym, który jak Estonia chciała zrobić swojego coina, to od razu ją zrugała. Teraz Francja ogłasza, że chce mieć swojego coina. No to ciekaw jestem, jakie będzie zdanie Europejskiego Banku Centralnego, który zresztą ostatnio zatrudnił kogoś do sprawdzania, czy taki pomysł na elektroniczną walutę Banku Centralnego jest dobry i tak dalej. Także sami badają temat. No i zaczyna to zmierzać w jakimś takim trochę nieobliczalnym kierunku, ale wydaje się, że Facebook Libra otworzyła z kopa wiele drzwi i nagle się okazuje, że wielu ludzi podchodzi do tematu i patrzy, co z tego będzie. No i banki niemieckie się otworzą w 2020 roku na krypto. Ciekaw jestem, czy już w 2020 zobaczymy jakieś banki z produktami na krypto, to znaczy na przykład, że mogę mieć konto bankowe i przelewać sobie tam bitcoiny. Chociaż trudno by mi to było uwierzyć, no bo za każdym razem trzeba by deklarować
Za każdym razem trzeba by deklarować, skąd ma się te bitcoiny, prawda? Bo przecież te wszystkie AML, KYC, pranie brudnych pieniędzy i tak dalej, no to jaki bank narazi się na to, żeby otrzymywać bitcoiny? To ciekawa kwestia, będzie trzeba monitorować temat na bieżąco. No ale na pewno będzie to dla nas bycza, że tak powiem, bycza informacja. Booking.com będzie akceptował krypto. Ogłoszono w zeszłym tygodniu, słuchajcie, Booking.com w końcu. Co sądzisz o Deutsche Bank Research Crypto to replace fiat currencies by 2030? No i to jest kolejna bycza informacja. No słuchajcie, no, jeżeli Deutsche Bank twierdzi, że krypto zastąpi fiat w 2030, no to chyba w dobrej branży robimy, jeżeli tak będzie. No ale to co mam sądzić? No jakiś kolejny hodler, który tam trzyma w zarządzie Deutsche Banku, stwierdził, że czas na taki raport. Ale zobaczcie, tak dużo, w sumie bardzo dużo takich dobrych informacji, prawda? Czyli mamy niemieckie banki, które będą handlować krypto. Mamy raport jeden, który mówi, że zastąpią fiaty. Mamy nadchodzący halving. Mamy Lightning Network zaraz na jednej z największych giełd krypto na świecie. No i mamy dużo takich informacji byczych, a ten Bitcoin jakoś tak nie chce odbić, no. Gdzieś tego dna jeszcze szuka chyba. Zobaczymy, co to będzie, no. Tak jak bańka może iść w nieskończoność, tak chyba dump też może iść w nieskończoność, albo trend boczny. Czyli dump incoming. Zresztą nie wiem, czy widzieliście wczoraj i dzisiaj na blockchainie, to był spory news, mianowicie, że miliony bitcoinów się ruszało wczoraj, był pobity rekord w ogóle historyczny pod względem ilości przesyłanych bitcoinów w ciągu jednego dnia. Ponad milion bitcoinów. I to była szereg, był rząd transakcji po 50 parę tysięcy bitcoinów. Każda zasypało mi powiadomieniami. Ci z was, którzy mają ustawione powiadomienia na Whales Alert na Twitterze, wiedzą, o czym mówię. Mianowicie jest takie konto na Twitterze, bot, który wrzuca informacje o wszystkich transakcjach, praktycznie ze wszystkich blockchainów, transakcjach o wartości wyższej niż $500,000. Także jeżeli ktoś z was chce, lubi obserwować duże przepływy finansowe na blockchainie, no to jest to fajne miejsce, żeby sobie zaobserwować tego bota i ustawić powiadomienia, to wtedy będziecie widzieć w powiadomieniach, ile milionów bitcoinów tam skacze z dnia na dzień. Więc jest to ciekawa opcja. Zresztą podobny bot jest zrobiony dla Bakta, który codziennie dwa razy pokazuje, jaki jest wolumen na Bakcie. To też jest ciekawa informacja. Też myślę, warto zasubskrybować. Zwłaszcza, że bardzo z dnia na dzień ten wolumen na Bakcie rośnie. No teraz mieliśmy rekordowy chyba 6000, prawie 6000 kontraktów, czego kontrakt to jest teoretycznie jeden bitcoin. No to już jest całkiem sporo, prawda? No, zwłaszcza, że giełda jest 3 miesiące, niecałe nawet. Ja mówię 3 miesiące, 2 miesiące chyba, nie? Na rynku. Szczepan, ulica reaguje zawsze, jak jest za późno. Więc jak już te banki będą miały te bitcoiny i te newsy wejdą w życie, to dopiero wtedy się ulica obudzi i wtedy będzie trzeba im trochę sprzedać. Tak jest. No mniej więcej to tak wygląda właśnie. Ale pytanie brzmi, czy to, bo wiele razy rozmawialiśmy na ten temat i wiele razy mówiłem swoje zdanie, że finalnie krypto będą używać wszyscy, ale nikt nie będzie miał pojęcia, albo większość ludzi nie będzie miała pojęcia, że nawet korzysta z kryptowalut. I tu wydaje mi się, że to jest to tak jak z internetem, prawda? Nikt nawet teraz korzystając z internetu, nikt nie zwraca uwagi, że tam jest, wiecie, HTTP protokół, czy tam jakieś inne protokoły wymiany danych w internecie. Po prostu korzystamy z tego tak konsumencko, prawda? Wyglądać teraz wideo, nikt się z nas nie zastanawia, którędy te pieniądze, informacje, przecież to jest to samo, na koniec dnia wędrują, żeby do was dotrzeć. Więc miejmy nadzieję, że to tak będzie wyglądać, że zaraz pieniądze będzie można wysyłać jak maile do każdego, z każdym na świecie. I zresztą ostatnio
Ostatnio pojawił się też kolejny raport, który omawiał Bitcoina jako gotówkę. Też ciekawa kwestia. Ale jeśli chodzi o kryptowaluty jako gotówkę XXI wieku, no to wydaje mi się, że są gotówką pod tym względem, że nikomu nie odmawiają posiadania portfela. Bo to jest tak, bo w bankach jest dzisiaj tak, że to jest dla mnie to jest niezrozumiałe, prawda? No, są ludzie, którzy mogą mieć portfel w banku czy konto w banku, a są tacy, którzy z jakichś powodów nie mogą mieć. I to jest takie dziwne, prawda? Przez tysiące lat ludzie mogli mieć złoto czy gotówkę przy sobie. Jakoś nikt im nie mógł zakazać tego. A nagle żyjemy w systemie, który mówi, pan może, a ten pan nie może mieć pieniędzy w systemie. Nie fair, bardzo nie fair. I tu kryptowaluty przychodzą nam z pomocą, na szczęście. Na szczęście, no musiała się pojawić alternatywa jakaś. Dzisiaj od północy było 19 transakcji po 55 tysięcy bitcoinów, dokładnie. Tylko że ciekawe jest to, że te transakcje zdają się być dość zautomatyzowane, bo po pierwsze wpadają praktycznie wszystkie do jednego bloku, zauważyłem. To raz. Dwa, że mają bardzo podobne kwoty. No i jakoś nikt jeszcze nie znalazł wyjaśnienia, dlaczego tak jest. Mi się osobiście wydaje, że są to jakieś ewentualnie transfery pomiędzy cold walletami jakimiś, ale dlaczego w takich ilościach, że tak powiem, czemu to ktoś nie zrobi jednej transakcji albo nie podzieli tego na jeszcze mniejsze transakcje, żeby to nie było tego tak widać, a to rzuca to wszystko tak na światło dzienne, żeby wszyscy widzieli. Ciekawe, ale co nie zmienia faktu, Tomek Rozmus często mówi, że wolumen jest bardzo ważnym wskaźnikiem. Jest 100 osób, słuchajcie, uwaga, 100 osób, proszę bardzo, link, 5 benów dla każdego z okazji Mikołaja. Teraz mi wszyscy znikną dla pierwszych 100 osób. Tak. Po 5 benów z okazji Mikołaja, zaproszę bardzo, wrzucam link. Ci z was, którzy chcą, ci z was, którzy mnie nie lubią, niech nie biorą. Marcin Witkowski, Lucio, to dla ciebie i innych. A, tu widzę, że dyskusja się rozpędza. No dobra, Szczepan, czy będzie IEO dla Personal Tokens? Initial Exchange Offering dla Personal Tokens. I to jest temat, który czy będzie można zrobić ICO na tokenie personalnym? Na pewno nie na personaltokens.io. Na pewno nie tam, albo inaczej, na pewno w najbliższym czasie nie będzie można, w jakimś horyzoncie przewidywalnym. To znaczy, z jednego prostego względu. Nie chcę, żeby nikt nie robił sobie nieświadomie problemów z tego powodu. Bo sprzedawanie tokenów w ICO jest najzwyczajniej bez zgody na przykład KNF-u czy innych regulatorów, jest po prostu narażaniem się na ryzyko. I tutaj wolałbym, żeby moi użytkownicy go unikali, zwłaszcza, że jeżeli mam użytkowników z całego świata, no to wolałbym, żeby, wiecie, nagle ktoś, kto zrobił to na mojej platformie, a mieszka, nie wiem, w Kazachstanie i idzie do więzienia i ja nagle, wiecie, to by był duży przypał, jakby moi użytkownicy, chcąc zebrać trochę pieniędzy, sprzedając trochę tokenów, szli do więzienia za nielegalną sprzedaż papierów wartościowych. Także tutaj długo tego jeszcze nie zobaczymy na tokenach personalnych. Prędzej na tokenach firmowych, no bo tam już powiedzmy jakieś regulacje w tym zakresie są i standardy. Szczepan, nie wiem czy było, ale co sądzisz o tych dużych transakcjach Bittrexa? No właśnie, chyba z Bittrexa, tak, bo tam niektórzy mówią, że tam te transakcje trafiają finalnie na cold wallet Bittrexa albo wychodzą z tego cold walleta Bittrexa. Nie wiem do końca co to za transakcje i też pojawiają się różne teorie. Ale tak jak właśnie wcześniej wspomniałem, nie ma. Tomek Rozmus mówi, że jak pojawia się duży wolumen, no to jest to sygnał. A mamy ostatnie parę dni, mieliśmy takich, że pojawił się naprawdę znaczący wolumen. I w tym czasie, na tym miejscu, na wykresie wyglądałoby na to, że jest to jakaś akumulacja. No, po to, żeby wywieźć cenę do góry i potem sprzedać drożej. Taka klasyczna wywózka.
Chociaż wiecie, ja za tradera nigdy się nie uważałem, chociaż powiedzmy mam jakieś doświadczenie w obrocie swoimi krypto na giełdach, ale generalnie uważam, że trading nie jest dla mnie. Erik pisze, znaczy to jest chyba ta sama kwota bitcoinów, tylko że chwilę było w każdym portfelu i tak naprawdę było transferowane 55 tysięcy, tylko przerzucane z portfela na portfel. Właśnie i teraz... Słuchajcie, ja nie mam odpowiedzi dla Was ze względu na to, że przeanalizowanie tego, po jakich kluczach biegają te bitcoiny, jest, no, wymagałoby trochę czasu. Jeżeli ktoś z Was zrobił taką analizę, miał chwilę, żeby to zrobić, to podzielcie się, co wyszło z tej analizy. No bo z tego, co ja widziałem, to, no to dziwne są te transakcje, o tyle, że mogłoby się to nawet sprowadzić do tego, że ktoś popełnił błąd. Bo niektórzy nawet twierdzą, że te bitcoiny w ogóle są resztą z jakichś mniejszych transakcji. Ale to już w ogóle naprawdę dziwne teorie wokół tego są. 50 milion bitcoinów w ciągu jednego dnia przelane. No to naprawdę... Ale to też jest ciekawe, bo nie widzimy żadnego wielkiego dumpa, prawda? Czyli te bitcoiny nie trafiają gdzieś na giełdę, żeby je tam upłynnić, zaraz zdumpować. Zresztą wyobraźcie sobie milion bitcoinów upłynąć, to by to trwało chyba z rok. Niektórzy twierdzą, że to Craig Wright, który za chwilę będzie musiał, albo zostały te bitcoiny odblokowane z jego funduszu, bo niby teraz mają być w styczniu odblokowane. No, ciekawe czasy nas czekają w krypto, jakby nie było. bo kwota maleje, każda kolejna maleje o około 20 bitcoinów, jakby to była prowizja. No i właśnie, no i tak bardzo dziwne te transakcje są, zwłaszcza, że no tak jak mówię, zdają się w ogóle trafiać wszystkie do jednego bloku transakcyjnego. To jest też ciekawe. Co? Padło jedno pytanie jakieś. A utility token można? Czy utility token można? Mianowicie z utility tokenem, a security tokenem są takie problemy, że każdy z tych tokenów może być każdym z tych tokenów. Czyli utility token może być w jakichś okolicznościach uznany za security token, a security token może być uznany za utility token. I to jest takie... uważam, że trochę nienaturalnie zupełnie ten podział się pojawił w branży, ponieważ token, który jest takim tokenem, który można używać stricte w jakimś produkcie, prawda? Na przykład taki token eksperci. No tak, to jest taki stricte token eksperci, prawda? Do użycia w aplikacji, płaci się za minutę, prawda? Rozmowy w tych tokenach, no więc jakiego bardziej czysto tokena utility nie można by znaleźć, tak na szybko myślę, prawda? No ale z drugiej strony ktoś by powiedział, że przecież ktoś liczy na zyski, kupując te tokeny na giełdzie, liczy na zysk, że z czyjejś pracy, bo do tego się sprowadza definicja security tokena, że z czyjejś pracy te zyski płyną i przepływają w stronę tego tokena, czyli ktoś wykonuje pracę, czyli odbiera telefon, więc przyjmuje tokeny z rynku, więc to wpływa na wzrost wartości tych tokenów, więc byłoby to security. No i to jest o tyle problem, że token jest niestety bardzo szerokim pojęciem i kategoryzowanie go w utility i security jest nie tyle błędem, tylko że jest ryzykowne. To chcę powiedzieć. Więc można by powiedzieć, że mój token personalny jest utility tokenem, ale ktoś by mógł powiedzieć, że nie jest. Prawda? Więc to jest... Tutaj jest to ryzyko definicyjne niestety. Szczepan, a powiedz mi coś o tym projekcie Enigma, czyli jak gdyby nakładka, która powoduje decentralizację. Słyszałeś, że coraz więcej jest takich projektów. Nie kojarzę konkretnie tego projektu Enigma. Powoduje decentralizację. To też nie do końca mi mówi, co ten projekt robi. Ale nakładek i dodatków do chromów, do przeglądarek, które mają zwiększać bezpieczeństwo i decentralizację jest sporo, także musiałbyś coś więcej napisać tutaj, Luke. Co ty masz z tą kamerą, synu? Nadaję z telefonu, a ten telefon tak się zdaje właśnie
Jakby mniej klatek na sekundę miał. Nie wiem dlaczego. Robi 100% w miesiącu. Ta co? Enigma? Patrzę jeszcze, co, macie, co tu małe, co tu pojawiło się jakieś pytanie. W ogóle pojawiło się na samym pytanie od Mateusza Lewandowskiego. Jak najlepiej zacząć inwestować w krypto? Ja nie wiem, jak najlepiej zacząć inwestować w krypto. Ja powiem tylko tyle, że ja zacząłem inwestować od 200 zł. W sensie wpłaciłem 200 zł na szczycie bańki w 2013 roku. Posiebałem więcej. Wtedy był jeszcze w ogóle Bitkurex, może jedyny, który padł po jakimś czasie, tam też stracone pieniądze, słuchajcie. No to naprawdę zacząłbym od niewielkich kwot i od takich standardów, że tak powiem, czyli od Bitcoina i Ethereum, jakichś takich bardziej ugruntowionych projektów w branży. Nie wchodziłbym od razu ze wszystkim w Hexa na przykład, broń Boże. I oczywiście zaznaczam, że nic tutaj nie mówię, to nie są porady inwestycyjne, także proszę jednym zdaniem nie wrzucać wszystkich swoich pieniędzy w jedno miejsce. Pytanie, czy przy takiej cenie Bitcoina będziesz się zastanawiał, czy nie wyłączyć koparek? No to jest bardziej zawiła kwestia akurat, ponieważ my mamy rekompensatę z kontrahentem za opóźnienia w podłączeniu, także tutaj jest inny temat do rozważań. Aczkolwiek tak, no jest to ta cena jest niestety w miejscu, które sprawia, że wielu górników zastanawia się nad wyłączeniem swoich koparek. Bez wątpienia. Luke doprecyzowuje. Niekoniecznie o to mi chodziło. Chodzi mi o implementację, to jest to jego tokenu, o implementację to jego tokenów, w jakim jest Enigma, który zostaje spakowany na Enigmy w sposób zdecentralizowany, przesłany na twój portfel Enigmy. Dalej nie rozumiem, Luke. Nie wiem, czy za bardzo się spieszysz z pisaniem, czy twój słownik poprawia to, ale nie do końca dalej rozumiem, o co ci chodzi, wybacz. No dobra, co z tym Voice'em, prawda? No, wychodzi beta Voice'a, czyli medium społecznościowego, które jest budowane przez zespół EOS-a. No i jest to tyle ciekawa rzecz, że chyba rok temu, dobrze mówię, że to było z rok temu właśnie zapowiadali EOS tego Voice'a? Powiedzcie mi, to już jakiś czas temu zapowiadali, że będzie nowa sieć społecznościowa, aplikacja, głośna konferencja, duża scena, wielka, efekty świetlne i żadnego człowieka na publiczności nie było widać. No to w ogóle dziwna była ta konferencja jak dla mnie. Aczkolwiek Dan Limler i reszta ekipy z Block One zapowiedzieli powstanie Voice, aplikacji, która będzie wynagradzać swoich użytkowników w kryptowalucie. Będziemy klikać lajki i dostawać za to swoje kryptowaluty. Na pewno nie omieszkam zainstalować tej aplikacji od razu, jak się tylko pojawi i zacząć jej testować. Także na bieżąco, jeżeli ci z was, którzy będą chcieli jej używać, to pewnie się zobaczymy tam. Więc na Voice na pewno będę aktywny. Do tego zobaczymy, jak to działa. Tak naprawdę wiecie, to nie jest takie proste. Nie wiem, czy znacie, jest taka aplikacja, się nazywa Pepo. I Pepo powstało miesiąc temu. Nie, może parę tygodni temu. Jest to projekt stworzony na Ethereum, który właśnie podobnie działa trochę. To jest taki krypto TikTok. Krypto-TikTok. Krypto-tik? Coś takiego. I nawiązuje się tam konwersacje wideo. Czyli ktoś wrzuca wideo, mogę mu odpowiedzieć też w wideo i widać te odpowiedzi do tego jego wideo i Boże, budują się jakieś takie konwersacje. Można się tipować pipami, pepami, pepoami, pepu. No właśnie, tak trudno to odmienić. Pepo się nazywa ta kryptowaluta. Wczoraj zainstalowałem aplikację, bo się o niej dowiedziałem. Jest zrobiona na Ethereum, o tyle w sensie, że token, który tam jest, działa w tej aplikacji, jest zrobiony na Ethereum, ale co ciekawe, nie można wypłacić z tej aplikacji tych pepów. No, to też dziwne. Można je wydać ewentualnie w aplikacji. To jest
Dziwne, co najmniej. Może w przyszłości będzie można je wypłacić, ale a może to też ze względów na regulacyjnych, żeby nie dało, żeby zaraz Google na przykład nie wyrzucił tej aplikacji z tego, ze sklepu z aplikacjami, bo pozwala na pranie brudnych pieniędzy albo cholera wie co. Wiecie, niestety, obracamy się w takim dziwnym świecie i każdy projekt musi z każdej strony podchodzić do regulacji i oglądać, co można, czego nie można, a jak nie można, to jak zrobić, żeby można było i tak dalej. Niestety nie ma wolnego rynku już dzisiaj. Wiecie, drugą kadencję z rzędu w Polską rządzi partia. To, wiecie, mi rodzice opowiadali, że kiedyś partia decydowała o tym i tamtym. A teraz słyszę ciągle, że partia tamto, partia tamto. Rządzi nami partia. Normalnie koło zatoczyliśmy, komunizm jawny. I to w sumie niedaleko odbiega od komunizmu. Tylko nie ma pustych półek, na szczęście. To cieszmy się z tego. Kiedy stablecoin złotówka? Słuchajcie, co stablecoin złotówka już jest. Już jest na takich giełdach, na przykład jak Kanga, jest Omega PLN, oni mają swojego stablecoina i zresztą jest to legalne według odpowiedzi KNF-u, według interpretacji KNF-u legalne jest, jeżeli giełda nie powinna przyjmować depozytów w złotówkach, ale jeżeli sprzedaje stablecoina swojego, to już może przyjmować. No w sensie nie przyjmuje wtedy depozyty. Depozyt to jest tak, wpłacasz 1000 zł i dopisywane jest 1000 zł do twojego konta na giełdzie. A w przypadku stablecoina to wpłacasz 1000 zł i kupiłeś w ten sposób 1000 stablecoinów, które odzwierciedlają wartość złotówki. No i w ten sposób już można. Tak. To właśnie odnośnie tego, co mówiłem, że trzeba sprawdzać, jak można, a jak nie można, to trzeba wiedzieć, jak trzeba, żeby można. To tak właśnie działa ten rynek paskudnie. No i niestety to też ogranicza bardzo mocno nasze doświadczenie jako konsumenta, bo chciałoby się, żeby te aplikacje działały jak dla ludzi, a czasem muszą działać trochę jak dla łosi, a nie dla ludzi, żeby to mogły działać. Co myślisz? Myślisz, że PO byłoby bardziej łaskawe? Widzę pytanie z natury politycznych, co ja nie lubię szczególnie. Myślisz, że PO byłoby bardziej łaskawe dla branży krypto? Właśnie zdają się oni nie zauważać do dzisiaj, prawda? Nie słyszałem o żadnym pośle z PO, który by się coś tam wypowiadał, próbował lobbować w temacie. Nie wiem, czy wy znacie może kogoś, może jakiś lokalny ktoś się wypowiadał, ale generalnie na takim w Sejmie to nie słyszałem o nikim, kto by tam lobbował za kryptowalutami z PO. Ale nie tutaj, nie lokowałbym nadziei w żadnej partii politycznej ku temu, żeby kryptowaluty miały się rozwijać. Aczkolwiek przerażający jest, najbardziej mnie przeraża to, jak Amerykanie jednak podchodzą do krypto. Uważam, że czy cenzura mi zaraz nie zdejmie tego wideo z YouTube'a, bo YouTube ostatnio też odwala takie dziwne akcje. Na pewno już jest tak zdemonetyzowane to wideo, bo mówiłem o Korei Północnej, ale no, Amerykanie są strasznie skrutacyjni, jeśli chodzi o krypto. No, po prostu gonią, no, przynajmniej, nie wiem, nie byłem w Ameryce, nie wybieram się, nie szczególnie. Okej, piękny kraj, może nawet sympatyczni ludzie, ale nie jest jakąś moją ambicją, żeby tam lecieć do Stanów. Niektórzy lubią tam latać, a mnie jakoś Ameryka nie przekonuje. Wręcz bym powiedział, że wręcz boję się Ameryki, ale takie mam akurat zdanie, czytając nagłówki o tym, jak FBI aresztuje programistę, który próbuje pokazać blockchain Korei Północnej. No to jest takie absurd naprawdę, wiecie, to jest absurdalne są takie rzeczy, do których Ameryka się potrafi posunąć. Już nie mówię o zamykaniu gości, którzy robili ICO, o wiecie, łapaniu tysięcy ludzi przez Urząd Skarbowy i tak dalej, i tak dalej. No to przerażające. Czy widzisz zagrożenie dla Bitcoina przy utworzeniu walut narodowych? Czyli, kryptowalut narodowych. Zagrożenie dla Bitcoina. I teraz ja... I tutaj, Boże, warto zanotować tą wypowiedź, bo może kiedyś będę pamiętał, żeby ją zacytować. Kolejny,
Kolejne przewidywanie Bentyna. Mianowicie nie jest kryptowalutą coś, czego nie można wymienić na Bitcoiny. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Jeżeli te kryptonarodowe waluty, nie będzie można ich łatwo wymienić na Bitcoiny, tylko będą one po prostu nową wersją pieniądza bankowego i dalej wymiana na krypto będzie tak samo trudna, albo nawet i trudniejsza, bo możliwe, że tak będzie w niektórych przypadkach, no to dla mnie to nie będą kryptowaluty. No jeżeli giełda, jeżeli coś niby nazywa się kryptowalutą, a żadna giełda na świecie nie ma pozwolenia, żeby mieć pełny węzeł i notować tą kryptowalutę u siebie na giełdzie, no to znaczy, że to nie będzie kryptowaluta, no. Dla mnie przynajmniej. Jeżeli nie będzie się dało tego wymienić na Bitcoinie, to nie jest kryptowaluta. Z kolei, jeżeli, i tu pewnie będą takie państwa, które będą budować te kryptowaluty swoje, czy kryptonarodowe waluty, które będzie można notować na rynkach, na giełdach kryptowalut, to swoją drogą mega fajnie to buduje, wiecie, opinię, czy postrzeganie giełd kryptowalut, że wiecie, mają oficjalne krypto euro u siebie na giełdzie. No to już tak podnosi, można powiedzieć, rangę takiej kryptowalutowej giełdy. A po drugie, no to jeżeli każdy będzie mógł mieć portfel na takie cyfrowe euro i każdy będzie mógł przelać to na giełdę kryptowalut, wymienić na bitcoiny, no to i z powrotem, tak? Czyli będzie można bitcoiny sprzedać na krypto euro i wydawać to krypto euro w Lidlu, czy na stacji benzynowej, czy gdziekolwiek indziej, no to tylko się można będzie cieszyć. No to to jest coś, co byśmy chcieli zobaczyć, ale tak na pewno nie będzie. Tak na pewno nie będzie. Więc czy to jest zagrożenie? Jestem ciekaw, jaki jest plan generalnie. Czy właśnie wychodzi o takie inkluzywne zachowanie, żeby oddzielać się od kryptowalut, od bitcoina i tak dalej, żeby nie można było wymieniać tych krypto euro na bitcoiny. Ale z drugiej strony mamy takie rozwiązania jak BISC, prawda? Mamy zdecentralizowane giełdy jak BISC, które jeżeli dwóch użytkowników może między sobą wysłać krypto euro od razu, to tak samo od razu będą mogli sobie wysłać te bitcoiny, bo po prostu kupił i sprzedał. I to będzie na dwóch różnych blockchainach, będzie to pewnie jeszcze będzie to na całkiem wysokim poziomie prywatności, prawda? Więc to może być ciekawe, o tyle, że pozwoli nam na szybszą wymianę. Bo dzisiaj, jeżeli ktoś z Was korzysta z BISC-a i na przykład chce kupić bitcoiny przelewem bankowym, to niestety trwa nawet do 2 dni taki zakup bitcoina, bo trzeba czekać na sesje bankowe. A za pomocą takiego kryptoeuro, no to co? Poszło, wyszło, kupione, sprzedane. Więc to chociażby pod tym względem będzie to dobra informacja dla nas, dla hodlerów. Dlaczego nikt nie mówi o spadku Bitcoina do USDS na Binance z ponad 7 tysięcy do niecałych $700 2 dni temu o 20? A jakiś taki szybki dump był? To ciekawe właśnie. To było coś takiego, to nawet nie słyszałem nic o tym. Także ciekawe, dlaczego nikt o tym nie mówi. No to można na Revolucie kupić, tak. Więc jeżeli ktoś z Was w ogóle, jeżeli szukacie sposobu na kupienie bitcoinów bądź sprzedanie z zachowaniem najwyższego poziomu prywatności, no to właśnie BISC jest takim dobrym miejscem, gdzie można peer-to-peer, bezpośrednio od kogoś kupić bądź sprzedać bitcoiny. Jest też takim bardzo fajnym miejscem, jest HODL. Zresztą znajdziecie link afiliacyjny do HODL u mnie w opisie pod filmem. I HODL jest bardzo fajny, ponieważ pozwala na płatność w każdy możliwy sposób. W każdy możliwy. I Revoluta, i nawet kartami upominkowymi z Google Playa i z Apple Paya i w ogóle czymkolwiek tam można płacić, tym można wymieniać to na bitcoiny i inne kryptowaluty zresztą. HODL. I też jest o tyle fajne, jest HODL, że wyobraźcie sobie, że twórcy tego serwisu opublikowali cały kod tego serwisu za darmo w internecie, open source, dla każdego, bo mówi, że chcieli w ten sposób zdecentralizować swój serwis HODL, czyli
Czyli udostępnili każdemu kod. I już powstała na przykład wersja perska w Iranie, już azjatycka powstała wersja, także ludzie kupują ten kod i odpalają taki serwis, taki sam dla siebie. No i fajnie. No więc tutaj szacun dla tych twórców tego serwisu Hotmail. Flash Crash, to mało powiedziane. No to ja nie słyszałem o tym. Jestem ciekaw, czy to gdzieś zaraz wypłynie. Boję się tych obrotów 1 000 000 bitcoinów dziennie. Ciekawe, co się stanie, jak będzie 5 milionów albo 10 milionów. W końcu kogoś pupa zaboli i wtedy może się zacząć. Ja sobie nie wyobrażam przelewów więcej niż... No 1 000 000 bitcoinów dziennie to jest bardzo dużo przelewane w sieci. Ale jakbym miał zobaczyć jeszcze przy dzisiejszych wycenach 5 bądź 10 milionów bitcoinów dziennie obrotu na blockchainie, to mógłby być ciekawy stres test dla nas wszystkich. No, byśmy na pewno wszyscy zachodzili w głowę, o co chodzi. O co chodzi. Poczytaj książkę Snowdena. No właśnie, nie czytałem książki Snowdena, przeczytałem książkę tego dziennikarza, który opisywał całą tę historię na łamach Guardiana, to czytałem. Czytałem recenzję odnośnie książki Snowdena, że bardziej jest to autobiografia niż tam jakieś ujawnianie informacji kolejne. No może siądę faktycznie do tej książki. Zobaczymy, co się wydarzy. A jeszcze wracając do pytania do tego, jak zacząć inwestować w kryptowaluty, no to zdecydowanie polecam zajrzeć do książki, którą napisaliśmy z Michałem Grzybkowskim pod tytułem Kryptowaluty właśnie. Link do sklepu w opisie się znajduje, tam dużo informacji do tego, żeby dowiedzieć się, co to jest Bitcoin, co to jest blockchain w ogóle, jak to działa, jakie to daje perspektywy rozwoju, rewolucji, w jakich branżach, jak podchodzić do oceny różnych projektów. I tak dalej, i tak dalej. Także polecam zajrzeć do książki. Na Indiegogo można sobie kartę płatniczą, portfel do BSV zamówić. Kartę płatniczą, portfel. No to ciekawe. Czyli to jest takie ICO, tylko że przez Indiegogo. No i dajcie, ile było ICO na karty płatnicze, jakiś Tenex, czy ilu z Was macie, korzystacie z tych kart jeszcze takich? Co to było? Tenex, Bankera, jakiś... Nie potrafię sobie przypomnieć więcej, ale było tego od cholery kart przedpłaconych krypto, które miały zrewolucjonizować i skonsumaryzować cały rynek, dać konsumentom możliwość korzystania. Monaco na przykład właśnie. To kiedykolwiek doszło to Monaco do kogoś z Was? Faktycznie ktoś używał tego? Już nie wiem, sam nawet Dascoin chyba miał mieć swoją kartę płatniczą, nie? A nawet chyba niektórzy twierdzą, że mają. Także... Ciekawe. Te karty kiedykolwiek działały? Właśnie chyba działały. Chyba działały. Ja wiem na pewno, że BitPayowa karta działała. Tak, na pewno. No i Coinbase ma swoją kartę też, która działa. Słuchajcie. Dzięki wielkie, że wpadliście. Jeszcze raz wklejam, chociaż zobaczę, czy już się rozeszły wszystkie bendy, czy jeszcze nie. Zobaczmy, jeżeli nie, to jeszcze raz wkleję link dla tych, którzy się jeszcze nie załapali. Jeszcze zostało 40 benów do wzięcia, także ci z Was, którzy jeszcze się nie załapali, wrzucam link jeszcze raz do 5 benów z okazji Świętego Mikołaja. Proszę bardzo, Wirex działa, karta Wirexa działa, proszę bardzo. Ja się do Coinbase kart przywiązałem i tylko jej używam. Nawet jeżeli to zrobiłeś, to nie pisz o tym w komentarzach. Po co, wiesz, narażać się na ataki jakieś hakerskie, bo jak już ktoś wie, że masz tą kartę, to po co komuś sugerować, że masz taką kartę. A właśnie swoją drogą chciałem wam przeczytać maila. Tak humorystycznie. Jestem ciekaw, czy ktoś z Was dostał kiedyś takiego maila. Właśnie, czekajcie. Szukam go. Moment. Ajeje. Maili tyle, że ciężko znaleźć. Zaraz poszukam. No jest po prostu rewelacyjny. Ja spadłem z krzesła. O, uwaga, słuchajcie, takiego maila dostałem.
Trzymajcie się krzeseł. Uwaga. I teraz tak, po pierwsze, ten mail przyszedł z mojego maila. Czyli wchodzę na pocztę pewnego dnia i widzę, że dostałem maila od samego siebie. A tam taka treść. Pod tytułem: Twoje konta zostały zhakowane. Zainstaluj ponownie system i zmień hasła. Taki tytuł. I później. Pozdrowienia. Jak być może zauważyłeś, wysłałem Ci wiadomość z maila z Twojego konta. Oznacza to, że mam pełny dostęp do Twojego konta. Patrzyłem na Ciebie od miesięcy. Faktem jest, że zostałeś zainfekowany złośliwym oprogramowaniem podczas odwiedzania strony dla dorosłych. Jeżeli nie jesteś obeznany z tym, to wytłumaczę. Trojan wirus i tak... Okay. Ja dostałem tego maila. I tak... Jeżeli ktoś mnie obserwuje od paru miesięcy, jak twierdzi, to chyba by bardziej skustomizował tego maila. I teraz uwaga. Mam również dostęp do wszystkich Twoich kontaktów. Trojan wirus daje mi pełny dostęp i kontrolę nad komputerem lub innym urządzeniem. Oznacza to, że widzę wszystko na ekranie i włączam kamerę i mikrofon, ale nie wiesz o tym. Już się ciepło robi, nie? Mam dostęp do wszystkich Twoich kontaktów. Dlaczego Twój program antywirusowy nie wykrył złośliwego oprogramowania? Odpowiedź. Mój Trojan ma sterownik i aktualizuje jego sygnatury co 4 godziny. Dlatego Twój program antywirusowy milczy. Nakręciłem film pokazujący, jak zaspokajasz się w lewej połowie ekranu, a po prawej widzisz film, który oglądałeś. Za pomocą jednego kliknięcia mogę wysłać ten film wideo do wszystkich Twoich kontaktów i maili w sieciach społecznościowych. Aby temu zapobiec, prześlij 571 euro na swój adres Bitcoin. Na swój adres. Chyba chodziło na mój adres, ale no dobra. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, napisz do Google kup Bitcoin. Czyli gość mnie obserwuje od miesięcy i myśli, że nie wiem, jak zrobić przelew w Bitcoinach. W sensie. Po otrzymaniu płatności usunę wideo i nigdy mnie nie usłyszysz. Dam Ci 48 godzin na zapłacenie. Gdy zobaczysz ten e-mail, otrzymam zawiadomienie. Czasomierz rozpoczyna się zaraz po tym. Składanie skarg gdzieś nie ma sensu, ponieważ ten mail nie może być śledzony jako mój i adres Bitcoin. Nie popełniam żadnych błędów. Jeśli dowiedziałem się, że udostępniłeś tę wiadomość innej osobie lub organizacji, film zostanie natychmiast rozprowadzony. Cześć. Jestem ciekaw, czy ktoś z Was też dostał takie maile. Nie przejmujcie się tym, jest klasyczny wałek. Wysyłanie komuś maila z jego maila to jest... Wystarczy to wygooglować, na YouTubie jest instrukcja, jak to zrobić. Mało tego, się okazuje, że dostało to jeszcze parę osób z mojej firmy, także w ogóle mieliśmy super ubaw po prostu. Mieliśmy super ubaw w biurze, jak to żeśmy dostali. No, w każdym razie, jeżeli dostajecie takiego maila, nie przejmujcie się, nie panikujcie. Jest to klasyczny wałek. Słuchajcie. Proszę bardzo, Teresa Czerwińska z NBP. Blockchain to jest... przyszłość sektora bankowego. Tak. Słuchajcie, miło mi było Was zobaczyć. Miłego weekendu Wam życzę. Mam nadzieję, że przyszedł się do Was Mikołaj, a jeśli nie, to że jeszcze dzisiaj przyjdzie, bo może jeszcze chodzi po dachach. I widzimy się, mam nadzieję, za tydzień. Także trzymajcie się. Jeszcze raz pozdrawiam Was i do zobaczenia. Cześć.